Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. Po długiej nieobecności wracam do Was, mam nadzieję, że już na stałe. Dzisiaj Was bardzo serdecznie zapraszam na poranny makijaż. Jest pogoda przeokropna, naprawdę. Wiatrzysko jest straszne od 2 dni. Wczoraj jeszcze było przepięknie, było słonecznie, cieplutko, a dzisiaj jest naprawdę mega, mega zachmurzenie i w ogóle praktycznie nic nie widać u mnie w pokoju. Nie wiem, jak ja się będę malować, mam nadzieję, że jakoś dam radę. Może się troszeczkę rozjaśni za chwilę, bo tak co chwilę to słońce tak wychodzi lekko, lekko zachodzi, wiecie, a w tym momencie jest akurat ten moment, kiedy to słońce jest takie całkowicie za chmurami, więc dobrze, zapraszam Was bardzo serdecznie na poranny makijaż. Jeżeli chodzi o makijaż oczu, mam go zrobionego. Czekałam na tą przesyłkę, ponieważ malowałam się nową paletką i czekałam kilka dni właśnie na zamówienie z Sephory. Dzisiaj do mnie doszło z samego rana. Malowałam się tą paletką. To jest najnowsza paleta marki Too Faced z wiosennej kolekcji bodajże i nazywa się Pretty Rich. Przepiękne kolory, po prostu marzenie. Przepiękne kolorki. Ja Wam ten makijaż nagrałam, tylko że może, wiecie co, pomyślałam sobie, że nagram Wam może recenzję, demonstrację może prędzej te paletki. Zrobię kilka makijaży, przez kilka dni będę się malować właśnie tylko tą paletą i będę nagrywać te makijaże i w jednym filmiku Wam pokażę i swatcha tej paletki, i opinię o niej oraz kilka makijaży, jakich właśnie jaki wykonam tą paletą. Jest przepiękna, naprawdę. Jeśli chodzi o... No, na razie użyłam chyba tylko 5 cieni, ale na razie, jeżeli chodzi o właśnie te 5 cieni, świetne. Naprawdę jakość jest ekstra. Słyszałam dużo niepochlebnych opinii o tej paletce, ale u mnie się świetnie sprawdziła. Naprawdę. Mega pigmentacja. Naprawdę przepiękne, nasycone kolory. Jeśli chodzi o brokat, to użyłam sobie dzisiaj tego tutaj brokatu. Skrzypi mi krzesło, na którym siedzę. Ok. Dawno nie nagrywałam, więc jestem lekko taka, wiecie, zdenerwowana, podekscytowana całą sytuacją, ale mimo wszystko mam nadzieję, że jakoś mi się uda dzisiaj ten filmik nagrać. Troszeczkę jaśniej się zrobiło, mam wrażenie. Zobaczcie. Lepiej mi widać chyba. Dobrze, jeżeli chodzi o dzisiejszy film, chcę Wam koniecznie pokazać przede wszystkim podkład. Podkład Armaniego Designer Lift. Ja go używam już od ponad 2 miesięcy. Około, no, 2 miesiące go używam. Nie codziennie oczywiście, ale bardzo często po niego sięgam. Bardzo go lubię i chcę Wam pokazać dzisiaj, jak on się prezentuje na twarzy. Wcześniej jeszcze pokażę Wam taką, można powiedzieć, bazę rozświetlającą, rozświetlacz. Może wyjmę z opakowania. Jest to dokładnie Bytery. Bytery ostatnio weszła do Douglasa i właśnie z tej marki. Oglądałam w ogóle, jeżeli chodzi o tą markę, to nie wiem, czy tylko i wyłącznie, ale na pewno jest w Douglasie w Vola Parku. Jest normalnie stanowisko tam, także można sobie obejrzeć kosmetyki. Patrzyłam, pani mnie zachęcała do zakupienia balsamu do ust. Naprawdę, nałożyłam go. Mega komfort. Nigdy w życiu nie miałam czegoś takiego fajnego na ustach. Natomiast on kosztuje chyba 160 zł, z tego co pamiętam. Więc no, chyba bez przesady. Natomiast jeżeli chodzi o to serum, też kupiłam właśnie na promocji minus 20%. Bardzo chciałam je wypróbować. To jest ten Brightening CC Serum. I mam je w kolorze najjaśniejszym. Tylko czekajcie, ja nie pamiętam gdzie... Aha, tutaj jest ta nazwa. Tak, to jest jedynka. Jest bardzo ładne takie rozjaśnienie właśnie skóry, delikatne rozświetlenie i ten produkt jest to kosmetyk, który nie zostawia żadnej powłoki na skórze, przynajmniej na mojej, w ogóle wchłania się do zera. Także nawet jak mam krem taki bardziej tłusty i nałożę właśnie ten produkt na skórę, to skóra automatycznie robi się właśnie taka, jakbym nie miała żadnego produktu na niej, ale nie jest wysuszona, także to mi się bardzo podoba. Ale na pod właśnie takie bardziej satynowe podkłady, bardziej matowe na przykład, no to mi się nie sprawdza, ponieważ ja potrzebuję właśnie takiej bazy bardziej odżywczej na skórze. Używałam kilka razy miałam na sobie właśnie ten produkt. No i dzisiaj Wam pokażę, jak się prezentuje. Więc to będzie to. I trzecią rzeczą, w ogóle jeżeli chodzi o podkład, to mam 2 nowe podkłady. Dior Forever Skin Glow, to jest jeden z nich. Kiedy indziej Wam jego pokażę, może wiecie co, nie wiem, czy pokażę Wam go teraz, ponieważ ja go wzięłam w kolorze dość
Znaczy nie dość ciemny, ponieważ to nie jest jakiś bardzo ciemny odcień, ale jest troszeczkę za ciemny do mojej skóry w tej chwili i to jest 2N, ale myślę, że fajnie się sprawdzi na wiosnę. Taką późniejszą wiosnę, lata, jak troszeczkę, wiecie, ta skóra się przybrązowi. I to jest ten właśnie najnowszy podkład Diora. Bardzo, bardzo jestem ciekawa jego. A nieraz go nie miałam na sobie, natomiast swatchowałam go na dłoni. A drugi podkład, który niedługo Wam pokażę, to jest najnowszy podkład Guerlain. Przepraszam Was bardzo, ale nie wymówię. Nie pamiętam, jak to się wymawia. To jest takie pudełeczko, takie jest opakowanie. Przepiękne, naprawdę buteleczka jest przepiękna. Wiem, że nie każdemu się podoba, bo czytałam opinię, że tandetne i w ogóle infantylne. Natomiast mi się bardzo, bardzo podoba, naprawdę przepięknie to wygląda. I kolor, który ja wzięłam, to jest kolor 00N, najjaśniejszy. Oczywiście ma pompeczkę. Natomiast używałam właśnie ten podkład już kilka razy. Dobrze, że nie zrobiłam pierwszego wrażenia, ponieważ to była masakra. Za pierwszym razem była po prostu tragedia z masakrą, ale Wam opowiem kiedy indziej. Jeżeli chodzi o moją opinię na ten moment, jak go miałam na sobie chyba ze trzy razy, tak myślę, to średni. Średni, kapryśny podkład. Więc to są te dwa podkłady. Oprócz tego mam te podkłady jeszcze ze stycznia, które Wam pokazywałam jeszcze jak choinka stała. Pokazywałam Wam na przykład Bekę, nowy podkład, ten Love. Nie pamiętam, jak on dokładnie się nazywa, ale też chciałam go przetestować, pokazać Wam, jak się sprawdza, jak wygląda, może jesteście ciekawe. Ale to kiedy indziej, tak jak mówię, dzisiaj chcę Wam pokazać koniecznie właśnie ten podkład Armaniego, bo go bardzo lubię. I nakładam ten podkład przede wszystkim dlatego, ponieważ wiem, jak on się zachowuje, jak on wygląda, tak sam z siebie, jak wyglądają na nim pudry. I dlatego go nałożyłam, ponieważ mam nowy puder. Zamówiłam ten puder w Sephorze, właśnie razem z tą paletką. Ta marka weszła i do Sephory, i do Douglasa. To jest pierwszy kosmetyk, który mam właśnie z tej marki. Może od razu Wam pokażę. To jest Hourglass i to jest puder. To jest ten puder taki właśnie transparentny, w jednym kolorze, nie było kolorów różnych, to jest jeden kolor. I to jest ten puder, który troszeczkę mniej rozświetla podobno, ponieważ nigdy w życiu tych prasowanych pudrów Hourglass nie miałam. I czekam, aż pojawi się właśnie, czy w Sephorze, czy w Douglasie, bo chyba w Sephorze już jest niby wiecie, można kupić, natomiast jest cały czas wykupiony właśnie ten odcień i to jest ten Diffuse Light i na ten odcień poluje, natomiast w Douglasie w ogóle go nie ma, tego odcienia, więc gdyby był, to prawdopodobnie bym go kupiła, natomiast nie było, więc wzięłam sobie ten. Czytałam i gdzieś tam oglądałam na filmikach, że ten puder jest świetny, że jest bardziej matujący niż tamten właśnie prasowany, ale też przepięknie odbija światło, jest bardzo delikatny, transparentny na skórze, niewidoczny w ogóle na twarzy i działa cuda podobno. Także zobaczymy sobie właśnie dzisiaj. Bardzo jestem jego ciekawa, bardzo, bardzo. Opakowanie w ogóle ma śliczne, nie będę Wam tutaj świecić ogólnie, ale bardzo ładnie to wszystko wygląda. Także jestem ciekawa niezmiernie, jak to się u mnie sprawdzi. I zaczynamy. Zacznę, wiecie co? Zacznę od tej bazy może. Pokażę Wam, jak ta baza się prezentuje. Ja to mówię baza na to, gdyż dokładnie wiecie co, to nie jest serum dla mnie, ponieważ na pewno ma jakieś składniki odżywcze. Wiem, że tutaj jest wyciąg z róży, z białej róży i w ogóle ten produkt ma też zapach różany. Jeżeli ktoś nie lubi, to nie będzie mu pasować, ale mi bardzo odpowiada. Ja lubię zapach róży, nie mam nic przeciwko. I wiem, że jest kilka fajnych kolorów właśnie. Jest jeszcze bardzo ładny odcień peach, taki brzoskwiniowy lekko i bardzo ładny taki brązowy, na przykład do lekkiego ocieplenia skóry na lato. Także tamten, może ten właśnie ciemniejszy, bym sobie kupiła w lato, a teraz będę używać tego. Dobrze, więc zaczynam. Spijam włosy, bo mnie ostatnio prosiłyście, żebym spinała do wszystkich właśnie takich makijażowych filmików. Nałożę sobie odrobinę błyszczyka z Fenty Beauty. Uwielbiam go, po prostu uwielbiam. Nie mogę się oprzeć po prostu, żeby go nie nakładać. Słuchajcie, żadnej pomadki ostatnimi czasy w ogóle nie używam, tylko właśnie ten błyszczyk u mnie idzie. Przepiękny jest, komfortowy niesamowicie, przepięknie te usta tak powiększa delikatnie. I tak mam małe te usta, ale wiecie, zawsze troszeczkę lepiej wyglądają. I nazywa się Fusy. To jest ten taki różowawy kolor.
chyba najnowszy właśnie z tej marki. Dobra, więc zaczynam, pokażę Wam, jak się wygląda. Tak, tak, po polskiemu. Jak wygląda buteleczka. Szkła. Widzicie? Normalnie potrafię mówić, uwierzcie mi. Ale jak siadam przed aparatem, to jest po prostu... Jakiegoś dostaję, o wiecie, klapek na mózgu. Więc tutaj mamy szklaną buteleczkę, to chciałam powiedzieć. Kolor, tak jak powiedziałam już wcześniej, jest najjaśniejszy, jaśniutki. I pokażę Wam może najpierw... O, to mam swatche cieni. Więc pokażę Wam najpierw, jak się prezentuje na dłoni. Zobaczcie, jest takie lekko płynne właśnie. Delikatne bardzo. Rozjaśnia skórę. Rozjaśnia troszeczkę nawet ciała, jak ta baza z Chanel. Ta taka biała. Natomiast tamta baza jest bardziej właśnie taka odżywcza. Lekko taka satynowa, można powiedzieć, ale jak się nakłada i takie odczucie jest później na twarzy... jakby lekko nawet olejkowa, taka jest dość gęsta. Natomiast ten produkt też, zobaczcie, rozjaśnia skórę, wybiela bardzo delikatnie, ale tak naprawdę bardzo ładnie wygląda i szczególnie to mi się wydaje, nie używałam na razie nakładam na całą twarz. Natomiast tak jak tamtą bazę właśnie z Chanel, bardzo lubię tutaj pod oczy nakładać tak o, w tym miejscu i na środek twarzy, żeby to rozjaśnić ładnie tą skórę, to właśnie ten produkt też mi się wydaje, że przepięknie się właśnie sprawdzi do tego. I to, co gdzieś tam oglądałam, czy na opakowaniu było napisane, już nie pamiętam dokładnie, było napisane, jak można użytkować ten produkt. Można go oczywiście nakładać przed podkładem, można go oczywiście mieszać z podkładem, ale również można go nałożyć na podkład, tą bazę, czyli delikatnie, nie wiem, na przykład w dłonie sobie rozetrzeć i wklepać delikatnie właśnie w całą skórę i na przykład jeżeli macie podkład matowy, bądź chociaż nie polecałabym chyba nakładania tego na puder, ale na podkład właśnie taki matowy, gdzie chcecie troszeczkę rozjaśnić tą skórę, rozświetlić, to delikatnie można tak właśnie wklepać ten produkt. Ja będę ją nakładać pod podkład dzisiaj, więc wyleję sobie odrobinę na dłoń. I nakładam. Delikatnie wklepuję ten produkt. On jak się go wklepuje, to oczywiście troszeczkę mocniejszy efekt daje. Bardziej się błyszcze, niż jakbyśmy go rozcierały, wiadomo. Spójrzcie. Delikatnie właśnie ta skóra jest rozjaśniona, rozświetlona. Nie nadaje jakiegoś różowego połysku, czy czegoś takiego. On ma w sobie taki bardzo delikatny połysk, jakby... złoto, bardzo leciuteńko różowy, ale to też nie jest właśnie ten taki różowy kolor, ponieważ jest jeszcze drugi jasny, taki jaśniutki, tylko tamten jest właśnie chyba bardziej różowy, taki już różowy po prostu, więc spójrzcie, tak wygląda. Jak go nałożyłam, to tutaj, gdzie miałam sam krem, jest skóra bardziej właśnie taka klejąca, lepka, a po tej stronie to klejenie zeszło. Ten produkt jest po prostu taki bardzo, bardzo niewyczuwalny na skórze. Jak woda. Na nosie mam pozostałość po katarze. Niestety, tak jak na początku, jakoś w styczniu, tak mnie rozłożyło choróbsko strasznie. Po prostu nie mogłam dojść do siebie. Przez 2 tygodnie praktycznie byłam chora. To ostatnio znowu. Nie wiem, co jest. Ja muszę jakieś witaminy popłykać. Coś z odpornością moją jest chyba nie tak. Spójrzcie, tak wygląda. Bardziej zasycha na skórze, im bardziej się wchłania, tym mniej te pory są widoczne. Tak jakby lekko wypełnia te pory. Oczywiście to nie jest produkt, który ma w sobie jakieś krycie, czy cokolwiek takiego. To jest po prostu rozświetlająca baza. Delikatny taki rozświetlacz. Na nos. Nałożę go również tutaj na środek czoła, bardzo delikatnie. Nie chcę tutaj wchodzić na zmarszczki, ponieważ boję się, że może podkreślić je, ponieważ to jest, wiadomo, rozświetlający produkt. Ale tutaj, gdzie mogę, to spróbuję go zaaplikować. Delikatnie tutaj. Po drugiej stronie. Na wodę.
i nad ustami. To nawet nie jest takie rozświetlenie, jak ma na przykład Armani, ten Fluid Sheer. Tamten się bardziej błyszczy takimi bardzo drobnymi, mikroskopijnymi drobineczkami. Bardziej jest błyszczący. To jest produkt taki, taka czysta tafla, można powiedzieć. Praktycznie bez drobinek. Wiadomo, jakbym się gdzieś tam przyjrzała bardziej, to pewnie bym te drobinki zobaczyła. Tak z odległości, jak się patrzy na skórę swoją, to nie ma absolutnie żadnych drobin. No, jestem bardzo zadowolona i powiem Wam, że na pewno przepięknie też pachnie właśnie tymi różami. Więc dobrze. Kolejna rzecz, podkład. Designer Lift. Ja mam go w kolorze 2. Wstrząsny oczywiście. Dla mnie to jest najlepszy podkład Armaniego. Najlepszy. Jeśli chodzi o ten kolorek, na teraz on się fajnie i tak wchłania, tak się stapia z moją skórą, ale jest trochę za ciemny. Tak delikatnie po prostu jest za ciemny. Ale jak będzie wiosna, przyjdzie wiosna i troszeczkę się opalę, to na pewno dużo fajniej będzie ten kolor się zgrywał. I wtedy może będzie nawet, jeżeli troszeczkę się opalę właśnie, będzie troszeczkę bardziej taki rozjaśniający, ponieważ ja bardzo lubię podkłady, które są ciutkę jaśniejsze od mojej skóry i one fajnie tak delikatnie jakby rozjaśniają skórę od środka. Nie jest efekt za jasnego podkładu, tylko jeszcze ta troszeczkę inny. Ten podkład musi być, no nie wiem, pół tonu maksymalnie jaśniejszy od skóry. Bo jak jest więcej jaśniejszy, no to nie będzie to ładnie wyglądało oczywiście. Będę go rozcierała kąpką Beauty Blenderem, ponieważ najlepiej mi się właśnie tak go rozciera. Można krycie putować. Pierwsza warstwa daje takie lekkie plus, krycie można powiedzieć. Pierwsza warstwa wyrównuje kolor cery, ale tych większych nieskończoności na pewno nie zakryje. I można go trochę butować, natomiast też to krycie nigdy nie będzie takie bardzo mocne, że na przykład jak macie jakieś bardzo duże przebarwienia, jakie mam tutaj na przykład pozostałości po pryszczach, to one raczej nie będą tak zasłonięte, one będą przygaszone, ładnie to będzie wyglądało. Dla mnie na dzień jest ok, natomiast no, jeżeli lubicie wszystko zasłonić na swojej skórze, to może być trochę za słabe w kryciu, ale dla mnie naprawdę świetnie się sprawdza. I spójrzcie, ten kolorek, widać, że jest no pół tonu po prostu ciemniejszy od mojej skóry. Ja go tutaj jeszcze raz prowadzę na szyję. Nie jest to bardzo ciemny podkład, na pewno nie, ta dwójeczka jest ładna, natomiast daje trochę koloru, to nie jest takie, wiecie, jakby niektóre podkłady mają takie jasne kolory, że jak się nakłada na twarz, to ma się wrażenie, że one w ogóle koloru nie mają, jakby były transparentne. Natomiast on daje troszeczkę takiego ocieplenia skóry, można powiedzieć. Bo to też nie jest bardzo ciemny odcień. Więc pierwsza warstwa tak się prezentuje. Jeśli chodzi o właśnie tą bazę, co mam pod spodem, no to delikatnie ten podkład jest bardziej błyszczący, natomiast powiem Wam, że on ma wykończenie właśnie takie rozświetlające, natomiast troszeczkę mniej jest błyszczący niż w tym momencie, jak widzicie, ponieważ tak jak mówię, no mam tą bazę pod spodem i ona też dała trochę rozświetlenia. Można go dokładać, on jest bardzo leciutki, delikatny, bardzo, naprawdę. Nie jest absolutnie też tłusty, jakiś ciężki, jest lekkim, fajnym podkładem, bardzo fajnie się prezentuje. Nie wchodzi w pory, nie wchodzi w zmarszczki, nie widać niczego. On ma w sobie trochę tych właśnie składników takich odżywczych i do niego, nawet do mojej skóry, nie potrzeba właśnie pod niego nakładać jakiegoś mocnego odżywczego kremu, bo on sam z siebie jest bardzo fajnie taki nawilżający, odżywczy, ale do tego lekki. Także on się najlepiej właśnie sprawdza z takimi delikatnymi kremikami, nawilżającymi, nawadniającymi skórę, ale bez takiego mocnego odżywienia. I wtedy naprawdę bardzo ładnie wygładza skórę. Skóra jest przepiękna. I spójrzcie teraz, z oddali tak to się prezentuje. Nałożyłam na siebie dwie warstwy, takie delikatne, lekkie. Można go dokładać, można stopniować, można jeszcze więcej go nałożyć, ale ja już nie potrzebuję. Troszeczkę mi to te nieskończoności przebijają, ale wszystko wygląda bardzo delikatnie, naturalnie, nie rzuca się w oczy. Widzicie, ten kolor się bardzo jakoś nie odróżnia od mojej skóry. Wygląda bardzo ładnie.
to, co muszę Wam powiedzieć na pewno, cera wygląda bardzo naturalnie po prostu, jakbym nic na sobie nie miała. Gdyby nie ten fakt, że ten podkład troszeczkę daje koloru, to wyglądałabym tak, jakbym nie miała nic na sobie po prostu, tylko taki lekki, fajny, upiększający po prostu krem. Bardzo ładnie to wygląda i bardzo naturalnie. Jeżeli chodzi właśnie o nawilżenie, to jest taki typowy podkład dla cery dojrzałej. Naprawdę taki dla suchej, dojrzałej skóry, ze zmarszczkami, z jakimiś skórkami. Nie ma tutaj pudru, nie ma żadnej satyny, nie ma jakichś takich, wiecie, składników, rzeczy, które mogłyby podkreślać na przykład zmarszczki, suche skórki i tym podobne rzeczy. Nie ma tutaj czegoś takiego. Ten podkład po prostu jest nawilżający, odżywczy, ale do tego jest bardzo lekki, komfortowy. Jest świetny, ja go uwielbiam po prostu. Przepięknie wygląda, dobrze się go nosi, nie czuć go na twarzy. Jak się patrzę w lusterko, to wyglądam, jakbym nie miała po prostu nic na sobie. Nawet w tym momencie, jak widzicie, on jest rozświetlający, ale nie ma tu efektu takiego podkreślania po prostu porów. Pory są jakby lekko zakamuflowane. I tak jak już wspomniałam, im mniej bogaty krem nałożymy, tym bardziej ten podkład daje właśnie taki efekt zakamuflowania tych porów, po prostu wygładzania przepięknego, totalnego skóry. Uwielbiam go. Dobrze, więc dziewczyny, teraz nałożę troszeczkę korektora pod oczy. Wiecie co, ja bardzo nie polubiłam się właśnie z tym korektorem z Benefitu Boeing. Używałam go w lato i muszę Wam powiedzieć, że to jest kapryśny korektor, który nie z każdym podkładem się sprawdzi. On zawiera taką jakby wazelinkę w sobie. To jest tak jakby wazelina i w środku mamy pigment, ten korektor. I muszę Wam powiedzieć, że niektóre podkłady niestety rozwarstwia jakby. Tak, wiecie, ten olejek działa tak, że się ten podkład po prostu rozpuszcza. Ale z niektórymi podkładami wygląda przepięknie, naprawdę. Ja go bardzo lubię, jeżeli go używam, to bardzo lubię go nakładać tylko i wyłącznie tutaj pod oczy. Nie schodzę nim tutaj, wiecie, w trójkąt, ani nic takiego. Bardzo ładnie nawilża. Nawilża świetnie po prostu okolica pod oczami. Wygląda bardzo ładnie i świetnie odbija światło. Po prostu ta jakieś zasinienia, on nie ma dużego krycia. Trochę ma tego krycia, nie jest jakiś mało, bardzo mało kryjący, ale bardziej odbija światło i daje właśnie takie rozświetlenie, rozjaśnienie skóry, spojrzenia, naprawdę świetnie wygląda. Z nie wszystkimi podkładami oczywiście, tak jak mówię, i tylko i wyłącznie pod okiem tutaj. Bardzo mi się podoba, jak on się układa pod okiem, wiecie, bo on tak jak po chwili na przykład posiedzi troszeczkę właśnie pod oczami, to bardzo się tak wygładza, sam z siebie po prostu tworzy taką jakby taflę, czyli tak jak układa się tak idealnie, po prostu bez żadnych ich wgłębień i tak dalej, bardzo ładnie wygląda pod okiem i do tego jest lekki, jakby zamienia się w krem, mam takie wrażenie po prostu. Łączy się z tym pigmentem i całość daje taki efekt po chwili, po prostu jakby miała lekki, fajny taki nawilżający kremik pod okiem. Nic tu z tego. Ostatnio jestem zadowolona z niego. W sezonie oczywiście zimowym, bo w lato może być inaczej. Dobrze, ściągnę gumkę, bo będę już ostatnią rzecz robić. Zobaczcie, jak mi się gniotą włosy po gumce. No, godzinę będę miała takie zgniecione. Okej, więc ostatnią rzeczą, w ogóle jest tak ciemno, że Wam wspominałam na początku, ale teraz robiło się jeszcze ciemniej, więc mam nadzieję, że coś widzicie jeszcze, ale szybciutko chcę dokończyć ten makijaż i ostatnią rzeczą, którą będę robić, to właśnie nałożę sobie puder, ten puder z Hourglass. Odczepię tutaj tą zawleczkę, ponieważ jest nowiutki. O, wysypię go odrobinę. Zakręcam do tego, pomacham troszkę. O, może stąd nawet będę brała, zobaczcie. Wysypał się. Jeżeli chodzi o kolor, on ma taki delikatny, tak jak mówię, to jest jeden jedyny był. Nie było kolorów dostępnych, to był jeden jedyny. Więc pokażę Wam, jak on wygląda, jeżeli chodzi o kolor. On nie jest biały, on jest taki ekri, można powiedzieć. Ale mięciutki. Oj, bardzo, fantastycznie miękki jest po prostu. Mięciusieńki. Mięciusieńki, bardzo gładki, tak jakby bardzo, bardzo, bardzo drobno zmielony. I jest
delikatnie taki wygładzający. Daje taki poślizg jakby lekki pod palcami. Więc dobrze, nałożyłam go tutaj, zobaczcie, na dłoń. Tu, oj, widzicie, on jest taki transparentny, że go nie będzie widać. Może więcej go nałożę. Zobaczcie, jeżeli chodzi o kolor, tak się prezentuje. Rozetrę go. Wetrę go w skórę i zobaczymy, jak będzie wyglądało. Jest to puder na pewno matujący z lekkim odbiciem światła. Jak możecie zobaczyć nawet, skóra jest tak delikatnie mieniąca się, a tak niemocno, delikatnie po prostu. Tutaj odbija światło. O, widzicie? Bardzo ładnie odbija światło. Nałożyłam go dość sporo tutaj na dłoń i teraz jak patrzę na swoją rękę, to nie widzę w ogóle pudrowości, żadnej. Tak jakbym miała po prostu podkład na dłoni. Nie ma takiego właśnie pudru. Więc zobaczymy. Do cery, słuchaj, mam nadzieję, że będzie świetny. Wezmę sobie pędzelek. Pędzelek mój ulubiony do właśnie takich pudrowych konsystencji. To jest MAC, ale numerku Wam nie podam. Chyba nie. Wszystko się zmazało. Tutaj coś jest wytłoczone, ale wiecie co, zanim ja dojdę, jaki to numer, to do jutra będziemy siedzieli. Więc zobaczcie, nałożę sobie go odrobinkę na pędzelek. Potrząsam. Troszeczkę przyciemniłam, żebyście widziały lepiej. Okej. I wiecie co? Sorry, że ja tak tylko oczami ruszam, ale mam ustawione tutaj ostrość i nie chcę tego stracić. Więc wiecie co, może jeszcze trochę przyciemni. Patrzcie, jaka ładna pogoda się robi. Chyba słońce wychodzi. Najpierw nałożę go na to moje nieszczęsne czoło. Zobaczymy, czy zniweluje mi te zmarszczki tutaj mimiczne na czole. Czy, mam nadzieję, że nie podkreśli. I mam nadzieję, że nie będzie widoczny na skórze, że nie będzie się, wiecie, włączył z podkładem i przyciemniał. Bo nienawidzę takich właśnie pudrów. Nałożyłam jeszcze trochę. Tutaj też mam tą zmarszczkę mimiczną. Wygładził. Oj, wygładził na pewno. Widzę już w lusterku. Na pewno nie podkreśla zmarszczek, co jest bardzo fajne, bo niektóre pudry właśnie rozświetlające to robią. Na przykład puder Neo Nude z Armaniego, ten taki najnowszy w kompakcie. Jest świetnie właśnie rozświetlający, taki bardzo fajny, odbijający światło, ale tylko dla cer młodych, bez zmarszczek i bez porów. Dobieram go jeszcze odrobinkę i cały czas tutaj otrzepuję, a potem stąd biorę. Więc nakładam go w małej ilości. Ładnie wygląda. Nie jest biały, więc nie bieli twarzy. Mam wrażenie, że bardzo delikatnie tą skórę rozjaśnia. Ale tak, wiecie co? Rozjaśnia żółtością delikatną, tak jakby. On ma taki delikatny, żółtawy właśnie odcień. I ta skóra jest rozjaśniona, ale daje taki jakby poblask koloru lekko żółtego, takiego nienaturalnego, tylko ładnie wygląda po prostu na skórze. Twarz jest bardzo miękka, miękka i taka lekko śliska. Absolutnie nie ma tutaj uczucia suchości, absolutnie żadnej, naprawdę. W ogóle nie czuję, jakbym puder nałożyła na siebie. Myślę, że na długo on matu nie utrzyma na skórze, nawet na suchej. Chociaż zobaczymy, na skórze praktycznie w ogóle pudru nie widać. Może jakbym się, wiecie, przyjrzała bardzo, to troszeczkę jest jakaś pudrowość, ale myślę, że po paru minutach to się tak wchłonie, tak się scali z podkładem ten puder, że nie będzie w ogóle widać pudru żadnego. Odrobinkę tutaj jest tak jakby nie tyle, że podkreślona skórka, co jest uwidoczniona, że widać ją po prostu. No, nałożyłam puder jednak na siebie, więc ta skórka już nie jest tak bardzo mokra, nie jest tak nawilżona, że to niestety troszeczkę ją widać. Ale jeżeli chodzi o całą twarz, jest właśnie wygładzenie
i optyczne, i dotykowe. Czuję po prostu, że jest ta skóra bardzo wygładzona, jest mięciuteńka. Troszeczkę, tak jak mówię, lekko śliska. Myślę, że ten puder, bo go nakładałam takim, wiecie, steplując po prostu na skórze, ale myślę, że jakbym go troszeczkę zaczęła rozcierać, na przykład jakimś, tak jak podkłady mineralne się używa, to myślę, że on dużo więcej by było blasku spowodował na skórze, dużo bardziej by się świecił. Ten puder delikatnie jest lekko świecący, ale nie ma ani jednej drobinki, to nie jest też perła. To nie jest też diamentowy taki pyłeczek rozświetlający. To jest jeszcze troszeczkę, jeszcze go dołożę, jak myślicie? Chociaż nie potrzebuję, ale jest taki fajny, komfortowy, że ma się go ochotę po prostu nakładać. Nie ma tu właśnie efektu takiej przypudrowanej skóry. Ale jest właśnie ten efekt zmatowienia. Malowanka, czyli Ewelina, podam Wam link do kanału pod spodem i może w karcie Wam się wysunie też do niej link. To jest dziewczyna, która też właśnie recenzowała ten puder. I ona wspominała, że porównuje go do tego pudru z Narsa, tego Crystal, wiecie, tego prasowanego, białego, wspaniałego pudru. Ja go sama bardzo uwielbiam. Wykończyłam go, troszeczkę gdzieś tam jeszcze na bokach tego opakowania zostało, ale czasami go pod oczy nakładam. On tak wyrównuje po prostu strukturę skóry, jest cudowny. I rzeczywiście te dwa pudry są do siebie zbliżone, natomiast tamten z Narsa jest jakby jeszcze delikatniejszy, dużo bardziej śliski, bo tam naprawdę bardzo, bardzo śliska jest skóra, ale też jest w ogóle niewidoczny na twarzy. Tamten jest jeszcze troszeczkę inny, ale ten najbliżej ze wszystkich pudrów, które testowałam, najbliżej temu właśnie, do tamtego z Narsa, tego mojego ulubionego na to przystanę. Pokazałam Wam w sumie wszystkie produkty, które chciałam Wam dzisiaj przedstawić, moje nowości, więc jeżeli chodzi o resztę makijażu, to poza kamerą już sobie wykonturuję twarz Laguną i różem Orgaz, ale to już widziałyście 100 razy, także dajcie znać, czy Wam się filmik podoba i dajcie znać, czy któryś z tych kosmetyków miałyście, w ogóle to chciałam powiedzieć. Tak się prezentuje, zobaczcie w ogóle, jak przepięknie się zrobiło. Wy tego nie zobaczycie, ale mam nadzieję, że widzicie po świetle, ponieważ jestem bardzo rozjaśniona. Ja kończę filmik, a tutaj pogoda się poprawiła. Słoneczko zaczęło wychodzić. Podpowiedzcie mi, co jeszcze z tej marki Hourglass oraz Bajtery warto wypróbować. I dajcie znać, czy Wam się makijaż podobał i filmik oczywiście. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam i do następnego.